już było wspomniane, etyka w twórczości Stanisława Lema. Jako skromny fan literatury science fiction wpadłem na taki pomysł właśnie i jeszcze przy okazji osoba, która się trochę etyką interesuje, wpadłem na taki właśnie pomysł, aby poszukać tych elementów etyki właśnie u tego naszego polskiego pisarza. Ale jeszcze zanim przejdziemy do samych tych wartości etycznych w jego twórczości, na początek chciałbym tu zwrócić uwagę, że sam Stanisław Lem prywatnie się w wielu wywiadach, czy nawet w kilku esejach sam się wypowiadał na temat moralności, kondycji ludzkiej i zwracał uwagę na pewne zagrożenia, tu właśnie na gruncie tej etyki. Jak sam Stanisław Lem mawiał, on wyprowadzał, jako ateista, to jednak sam wyprowadzał etykę człowieka z jego istnienia biologicznego i z ewolucji. Tak? On przyjął takie założenie, że człowiek dzięki ewolucji stwarza pewne niezbędne mechanizmy do przetrwania, a człowiek właśnie, aby przetrwać społeczeństwu, musiał stworzyć pewne zasady etyki, dlatego on łączy etykę z biologią. Tak? Dla niego to jest dość oczywiste, że gdyby nie te takie naturalne, wypracowane biologiczne wartości, wiem, to trochę brzmi dziwnie, no, człowiek jako gatunek nie byłby w stanie przetrwać. No i zaczynając, Stanisław Lem zwraca uwagę na takie trzy podstawowe sprawy, czyli po pierwsze kondycję człowieka, którego uważał za miejsce i siedlisko wszelkiego zła, łączenie techniki i etyki, a także sprawy bieżące związane z jakby z ówczesną sytuacją, jakiej się znalazł. No i może taki pierwszy cytat. Cywilizacja może albo ograniczyć swobodę jednostki i wdrożyć je do służby ideologii, albo obdarzyć je maksymalną wolnością bez określenia nadrzędnych celów istnienia i działania. Wówczas jednostka może, po to by zagłuszyć metafizyczną czczość, obracając całą swoją aktywność na zapewnienie sobie rozlicznych przyjemności. Ja tu z góry przepraszam, ale jakby zima mnie dopadła i przeziębienie, więc niestety pewne niedoskonałości. Tak jak wspomniałem, Stanisław Lem uważał, że człowiek jest istotą egoistyczną, człowiek nastawiony na czerpanie przyjemności i niestety też istotą, która lubuje się wszelkiego rodzaju, towarzyszy mu przez całe życie zło. Wielu badaczy zwraca uwagę, że na twórczość Lema wpłynęła mocno wojna i Holokaust. Tak, to jest jakby pierwsza sprawa. I druga sprawa to jest to, że był ateistą, więc to też jakoś fundamentuje jego przekonania. Lem uważał, to w jego kilku wywiadach można zauważyć, że człowiek po pierwsze lubuje się w zbrodni, odwołuje się tu do ludu, do dobój z XX wieku, uczynił sobie właściwie ze śmierci rozrywkę, łącznie z tym, że właśnie tu się do kultury masowej odwołuje, tak, że najciekawsze filmy, najwięcej pieniędzy idzie właśnie na te, które w ogóle na rozrywkę, która niesie ze sobą przemoc. Tak, on określał to handel okrucieństwem. Zwrócił uwagę też na deprecjację erotyki zniszczoną przez szerzącą się pornografię. Tak, tu również widział, że właśnie człowiek jednak dąży do tego zła, tak, on się w tym lubuje, no i jest tak uwarunkowany. Druga sprawa, czyli ta etyka i technika. Sam Lem dużo w swoich książkach był zafascynowany techniką, jednak jednocześnie on nie był jej zwolennikiem. Widział zagrożenia, a właściwie głównie zagrożenia, mało zalet. Lem technikę traktował, dla niego to było narzędzie do rozwoju ludzkiej wiedzy i jako taka mogła się przysłużyć, jednak zwraca uwagę, że problem pojawia się wtedy, kiedy technika służy tak naprawdę przyjemności i ułatwiania życia, tak? I wtedy i zasadniczo ta rola druga przejmuje nadrzędne
nadrzędną, jest nadrzędna, no i w tym momencie pojawia się taki problem, że ludzie w pewnym stopniu alienują się od pewnej rzeczywistości. Znaczy, człowiek pozbawiony pewnych czynności, pewnych działań, w jakiś tam sposób traci ze swojej kultury, straci siebie, no i ostatecznie właśnie dąży do pewnej takiej gnuśności, przyjemności. W związku z tym, jako taka ta technika może doprowadzić do katastrofalnych skutków dla cywilizacji ludzkiej. Stanisław Lem zastanawiał się, odwoływał się do różnych odkryć, czy ewentualnie zmian, które jakby były mocno kontrowersyjne w jego czasach. On się odwołał, między innymi komentował powstanie Prozaku, antykoncepcji hormonalnej, LSD. On tu zwraca uwagę na pewne na zagrożenia właśnie płynące z tej strony. To jeszcze taki mały cytat. Przemiany etyczne następują po społecznych przekształceniach wywołanych technoewolucyjne, odznaczają się swoistą adaptacyjnością, przede wszystkim doraźną, i w tym sensie etyka jest takim programem zachowań, który na tym samym poziomie zjawisk jest przekształcona, na którym efektywnie działa. Więc tak jak wspomniałem, mocno wiązał pojęcia etyki z technologią. Lem na przykład zwraca uwagę na zagrożenie, jakie płynie z pojęcia i właściwie sytuacji, która się do tej pory trwa, czyli globalnej wioski. A zwróci uwagę, że wbrew takim pozytywów tego zjawiska, czyli większego przepływu informacji podróżom, pojawiają się, do człowieka docierają coraz więcej informacji odnośnie różnego rodzaju negatywnych zjawisk. Zaś człowiek tak naprawdę nie jest w stanie tym zjawiskom się przeciwstawić i tak naprawdę poza jego jakimś wewnętrznym oporem nie jest w stanie nic uczynić. Jakiś tam sposób on miał rację, tak? Bo czy to wydarzenia we Francji związane z imigrantami, tak? Jedyny odzew społeczny to był zamieszczanie flag francuskich na Facebooku, więc to na pewno pomogło ofiarom. No i właśnie zwracał sobie takiego uwagę, że następstwem takiej globalnej wioski będzie kompletnie otępienie społeczeństwa, tak? Będzie takie społeczne przyzwolenie na pewne zbrodnie. Zwracał uwagę, że tak w społeczeństwie ultratechnologicznym, czyli to, co ma nadejść, nie będzie zachowań negatywnych, ale to nie będzie wynikało z doskonałości moralnej tego przyszłego społeczeństwa, tylko po prostu nie będzie taki, nie, człowiek będzie pozbawiony jakiegoś poczucia wewnętrznej moralności i zasadniczo będzie obojętny na wszelkie zjawiska, negatywne czy pozytywne. Więc z takich jego wywiadów, z jego eseju wyłania się taki obraz raczej negatywny, wręcz katastroficzny. Sam Lem też odwoływał się do dzisiaj coraz powszechnego zjawiska, czyli modyfikacji genetycznej człowieka. Uznawał to właśnie za duże zagrożenie. To, co zresztą dzisiaj to jest dość powszechne, że jakiekolwiek próby manipulowania genetyką człowieka jeszcze przed jego narodzinami będzie pozbawieniem go wolności, możliwości wyboru kariery i drogi życiowej. Więc to jest jakby jedno z zagrożeń. I na drugą rzecz, na którą zwrócił uwagę, że zapis w prawie Wielkiej Brytanii odnośnie patentów genetycznych dających prawo do posiadania właśnie tych wytworów inżynierii genetycznej, co według niego w przyszłości może zaowocować pewnego rodzaju niewolnictwem, jeżeli będziemy posiadać prawo do tych wytworów. No i teraz przechodząc do jego twórczości. Sam Lem, jak wspomniałem, on był mocny wpływ na jego życie, na jego twórczość miała Druga wojna światowa i Holokaust.
co można zauważyć jego pierwszej powieści. I co ciekawe, jego pierwsza powieść wydana, to był bodajże 1949 rok, tak zwany to był Szpital Przemienienia. No i on tam opisuje po prostu sytuację szpitala psychiatrycznego w Polsce zaraz po kampanii wrześniowej, kiedy lekarze wiedzą i już w ostatnim rozdziale, kiedy się pojawiają właśnie Niemcy, są, oni wiedzą, co się dzieje, jest tam duża dyskusja, spór tych lekarzy, co robić, tak? Czy uciekać, czy zostawić, czy wydać tych pacjentów, oczywiście na pewną śmierć. No w każdym razie jest tam kilka postaw moralnych przedstawionych. I zasadniczo nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi, znaczy co jest dobre, wiadomo, ale nie ma jednoznacznej takiej odpowiedzi, jak postąpić, bo w sumie czy bronić swojego życia, czy życia tych pacjentów i czy jest w ogóle to możliwe, tak? Bo ostatecznie jest taka konkluzja, można zwrócić uwagę, że co nie zrobimy, no to i tak w żaden sposób nie jesteśmy pomóc tym pacjentom. Ale już przechodząc do konkretnych elementów z etyki twórczości. Pierwszą rzecz, na którą badacze zwracają uwagę, jest to, która się pojawia w jego powieściach, jest to postać Boga. Sam Lem był ateistą. Boga jakiego idealnego stwórcy, pewien taki, tak nie, tego pierwszego poruszyciela nie ma, za to są pewne organizmy, pewne byty o pewnych możliwościach boskich. Czy to się tyczy komputerów, czy planet jak Solaris, które wpływają na życie ludzi. No i tu się właśnie, i tu jest jeden taki aspekt, który się w większości tych jego bytów pojawia. W większości te twory są, w przeciwieństwie do tego Boga, jakiego znamy z chrześcijaństwa, one nie są doskonałe, tak? One są egoistyczne, one są jakby to powiedzieć niepełne. Pojawia się nawet takie określenie, tak, Bóg w okresie dziecięcym, czyli Bóg, który nic nie zrobi dla człowieka, raczej będzie wszystko robił dla siebie. Nawet pojawia się tutaj, nie wiem, czy to nie jest moja nadinterpretacja, takie trochę heglowskie myślenie o Bogu, jako istoty, która jedyne co robi, to tylko to, aby doświadczyć samej siebie, tak, żeby poznać, kim jest, czym jest i po co istnieje, w tym, że będzie potrafił dopuszczać się najgorszych okrucieństw, żeby tylko poznać siebie. Dość ciekawym takim typem takiego tworu o cechach boskich był słynny Solaris, tak? Zresztą ta powieść została chyba dwukrotnie nawet zekranizowana. Czyli byt, który ingerował w życie człowieka, bardzo dobrze rozumiał jego psychikę, rozumiał jego działanie, ale tak naprawdę jego działaniu nie towarzyszyła jakakolwiek chęć niesienia pomocy, tak? Było to po prostu taki czysty egoizm, który ostatecznie kończył się dużym cierpieniem, tak, dla tego głównego bohatera. Więc w pewnym stopniu była to postać mocno ułomna. A jak już wspomniałem, nie było typowego Boga w postaci tej istoty metafizycznej i odnosi się też do sobie wiary. Tak? W świecie Lema wiara jako taka nie istnieje. Sam Lem zwracał uwagę, że także elementem postępu technologicznego człowieka, rozwoju ludzkości będzie właśnie zniknięcie jakiejkolwiek wiary. Wiara służy nam tylko w takich celach, aby zrozumieć swoje istnienie, aby nie bać się śmierci swojej ani swoich bliskich. Dlatego ostatecznie technologia jakby spowoduje, że ludzkość się uwolni. No i to się uwolni się właśnie z tych wierzeń i to opisują też, i tak jest przedstawiony większość jego światów. Jednak w przypadku takiego świata te społeczeństwa, które muszą w nim uczestniczyć, są przedstawione w sposób heroiczny. To znaczy nie mają jednoznacznie wyznaczonego celu w życiu, nie mają jakiegoś konkretnego systemu, o którym mogliby operować. W związku z tym muszą w jakiś sposób
tworzyć tą rzeczywistość sami i wpływać na nią w pozbawieniu właśnie tego tak ojca, opiekuna. Więc no nie jest to jakby ta jego wizja nie jest jakaś taka wspaniała, jak to się przedstawia, wręcz przeciwnie, ten świat jest bardzo ponury. Jak sam Lem mówił, tak, on sam nie wierzy w Boga, który by jakikolwiek, w takiego, który by próbował dokonać w jakikolwiek sposób wpłynąć, tak? Więc wizja Chrystusa jest dla niego kompletnie obca, tego, który uwalnia człowieka od grzechu. Wręcz nawet trochę trywializuje ten aspekt wiary, gdyż w ogóle samo pojęcie cudu, czy takiego odwoływania się do każdej najmniejszej sprawy, którą tak przeciętny człowiek próbuje pozostawić Bogu, szukając jakiejś pociechy, jakiejś rady, pomocy, dla niego jest to troszeczkę takie niedojrzałe, wręcz dziecinne, tak? Nie można prosić o taki cytat. Gdyby bowiem Bóg naprawdę naprawił coś cudem, oznaczałoby to, że rzeczywistość jest niedoskonała. Stan doskonałości jest wtedy, gdy niczego nie trzeba naprawiać. Więc on zresztą stawiał taką tezę i to też wielu badaczy uznaje, że to są wpływy właśnie II wojny światowej, bo dla niego takim pytaniem, jak doskonały mógł Bóg, to się zresztą pojawiał po II wojnie światowej, mógł dopuścić do takich okropieństw, jakich był świadkiem. Więc w tym świecie jakby nie ma tego dobra. Tak jak wspominam, świat przedstawiony w fikcji Stanisława Lema jest pozbawiony tej wiary. I jest to efekt właśnie technologii, którą jak sam później, jak sam zresztą mówił, to nie jest ta idealna droga dla człowieka, ale ona jest jedyna. Przechodząc dalej, inne aspekty to jest kwestia wartości i przyszłości. To znaczy wpływ technologii, rozwoju technologicznego będzie się odnosił do wartości wyznawanych przez człowieka, właśnie do tych aspektów moralności. I tutaj można zauważyć takie kilka obaw w tej sprawie. Po pierwsze, największe zagrożenie, jakie widział, to, że wartości etyczne nie będą wyznaczane przez sumienie człowieka, czy po prostu przez jakiś system, jakiś pojęć dobra i zła, tylko będzie wyznaczony po prostu przez tych samych ludzi, którzy tworzą technologię. To znaczy system etyczny będzie dostosowywany do aktualnych potrzeb nowinek technologicznych i rozwoju. Tutaj właśnie głównie się skupią na tej inżynierii genetycznej, na tej biotechnologii. Inna sprawa właśnie była związana z tą zastępowaniem pewnych, właściwie coraz większych czynności ludzkich przez technologię. Tutaj zwraca uwagę na problem, że społeczeństwo zostanie mocno uszczuplone. I zasadniczo on sam nie umie odpowiedzieć na pytanie, co z tego wyniknie, jak ta ludzkość będzie w przyszłości wyglądała. Na pewno będzie inna, niekoniecznie lepsza. Tu się pojawia taki problem, że dość stosowna tena, że kultura, która jest w pewnym stopniu tworzona przez humanistykę, jej nie da się za bardzo udowodnić w przeciwieństwie do technologii, która jest po prostu twardą nauką. I w tym momencie nauka bez problemu, znaczy nauka w sensie nauki techniczne, bez problemu będą mogły ze swoich definicji, ze swoich teorii bardzo łatwo podważyć jakąkolwiek kulturę. Co ostatecznie właśnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, do czego to doprowadzi. Raczej taki jest obraz pesymistyczny. No i kolejna sprawa to jest ewolucja i przypadek. To znaczy, skoro istnienie człowieka jest wynikiem ewolucji,
a dokładnie ewolucji, która jest przypadkowa, że w danym, że zaistniały odpowiednie warunki do pojawienia się konkretnego typu życia, w tym przypadku chodzi o ludzi, to w takim razie podważa wartość człowieka jako taką. Gdyż w żaden sposób człowiek nie jest istotą wyróżniającą się spośród wielości gatunków, w związku z tym zachodzi pytanie o miejsce, jakie zajmuje w tej rzeczywistości. No i kolejne pytanie, które wstawiam, w związku z tym, że człowiek nie jest w żaden sposób wyjątkowy, pojawia się pytanie o dobro i zło, gdzie właściwie, czy w ogóle można, czy my jako jednostka biologiczna, tylko jako zwykłe zwierzę możemy, w ogóle istnieje takie pojęcie, możemy dokonywać takiego podziału. Może jeszcze przechodząc, jeszcze jeden aspekt, czyli pojęcie miłości. Jak wielu badaczy twierdzi, że ulema w ogóle nie ma czegoś takiego jak miłość, ale zasadniczo można powiedzieć, że o ile ona nie jest na pierwszym planie, to jednak gdzieś tam w tle się pojawia jako aspekt, który pozwala nam prześledzić pewne zmiany. I taki główny element, to można się odwołać przede wszystkim do tego, co właściwie widać obecnie, czyli do kryzysu męskości, jak on między innymi przez taki cykl opowiadań o kapitanie Pitchie, on zwraca uwagę, że tutaj badacze się skupiłem na tym, że główny bohater, który jest oficerem floty, jest osobą dość szanowaną, mimo wszystko przez związki z kobietami tak naprawdę on leczy swoje kompleksy, wyalienowanie, własne poczucie, niskie poczucie własnej wartości, no ogólnie wszelkiego rodzaju zaburzenia. I to jest dość częsty motyw u Stanisława Lema, że te postacie męskie, one są jednak mocno pokiereszowane. To też widać w przypadku powieści wspomnianej już Solaris. Tam też główny bohater przeżył samobójczą śmierć żony i to też mocno wpłynęło na jego życie. Więc to jest właśnie to pytanie o kondycję i rolę, tak, mężczyzny w świecie. No i tak już podsumowując, długo się zastanawiałem nad tym tematem, ale co mnie głównie zastanowiło, właśnie ten swoistego rodzaju nihilizm, może jednoznacznie Lema widać tą zafascynowane tym rozwojem technologicznym i tym, że ludzkość jednak zmierza do ciągłego takiego biologicznego, technologicznego doskonalenia się i wręcz rozwijania, to cały czas widać ten nihilizm i te wady związane z tym rozwojem. Więc te zagrożenia są dość widoczne dzisiaj. Tak uznaje się, że on był świetnym futurystą, który dość dużo rzeczy przewidział. I to też tych takich, powiedzmy, negatywnych. Więc dziękuję. Przejdziemy do dyskusji i jak wspomniałem, poprzez podniesienie ręki będzie udzielany głos. Pytanie pierwsze, miałeś w rękach filozofię przypadku Stanisława Lema, bo on tam, bo tutaj opierasz się na jego właściwie powieściach, no, prawda? Bo wydaje mi się, że on szerzej też trochę ten temat w ogóle kultury i no jakby roli technologii w kulturze porusza właśnie w sposób taki stricte filozoficzny, filozofii przypadku, gdzie tam też zwraca uwagę na to, że to mnie w ogóle zdziwiło, bo jak czytałem Lema, nie czytałem jego powieści, się przyznam jakby ze szczególnie, ale zaciekawiły mnie te teksty w filozofii przypadku. Większość to są rozważania o języku, ale potem jest taki rozdział o kulturze. I on ma właśnie przekonania bardzo ortodoksyjne, bo tutaj z tego co opowiadałeś, to wynika, że on jakby podziela tę wizję, znaczy jakby się z nią zgadza, że tak technologia będzie szła i tak dalej, ale on właśnie jest tego, co ciekawe, przeciwnikiem. On negatywnie na to patrzy. On widzi, że to jest taki droga, na którą żeśmy weszli, już za bardzo nie można się z niej wycofać,
ale to nie jest dobry kierunek, tak? Ale to tak może wynikać, jak po prostu się jego na przykład czyta i widzi, tego wizję, tylko że on się z nim nie utożsamia, on po prostu opisuje tak rzeczywistość. To jest takie najbardziej najprostsza sprawa, opytano się go o antykoncepcję. No i można wnioskować, że dzisiaj temat dość już oczywisty, raczej nie wzbudza kontroli. On był przeciwnikiem. A powiem więcej, bo czytając filozofię przypadku, nie tylko jest przeciwnikiem antykoncepcji, ale on jest wielkim przeciwnikiem też pornografii. Tak, tak. No to już wspominałem, że według niego to jest agresja. A to jest bardzo głęboko wierzący ateistą, w tym sensie, że on bardzo, jeśli chodzi o moralność, to konserwatywne przekonania. I on właśnie zwraca uwagę na to, jeśli chodzi o technologię, bo wydaje mi się, że tutaj to nie padło, bo też mówiło o internecie na przykład, czy w ogóle o rozwoju takich środków masowego przekazu. Zresztą głównie o tą globalną wioskę. Dużo o tym mówił, że no właśnie to będzie znieczulenie społeczne. Co więcej, mówi, że kultura w ogóle nie może istnieć. Znaczy on mówi, że to idziemy w tym kierunku, ale mówi, że to oznacza kolaps, dlatego że jeżeli mamy, jak on mówi, różne nadajniki, czyli ludzie wrzucają różne informacje, które wzajemnie się sobie przeczą i wszystkie są jednocześnie wzmacniane, no to w tym momencie nie ma kierunku. On nazywał kulturę w ogóle, bo tutaj też nie padło, bo w tych rozważaniach, których to podaje, definicja kultury to jest nielosowy odsiew wartości dla niego. Więc żeby istniała kultura, musi istnieć odsiew wartości, czyli trzeba po prostu uznawać pewne rzeczy w sposób taki arbitralny. I on tu odwołuje się właśnie też do różnych religii, takich doktryn, które jakby waga czasu, za którym stoi, że one temu służyły. A mówi, że teraz czegoś takiego nie ma. Znaczy, co do kultury, tam chyba wspominam o tym, że znaczy on głównie widział problem, że kultura przegra po prostu z technologią i z nauką, z taką stricte, która ma jasne odpowiedzi, a kultura jest wytworzona przez, no, przez pewne przyjęte tak zasady, których no, nie da się w żaden ugruntowany sposób udowodnić. No tu mamy cytat taki ciekawy z, właśnie z tej filozofii przypadku, że kultura, w której 100 tysiącach miejsc naraz powstają embriony wartości, właśnie przez to, że jest terenem wszechwzrostów, nie może rosnąć w żadnym konkretnym kierunku i dlatego upodabnia się zwolna do pełnej wigoru tkanki neoplazmatycznej. Zresztą on do biologii dużo się odwołuje. No generalnie przywołuje te trendy technologiczne otarte z wartości, które wytwarzają te wartości, no bo tutaj to padło, do takiej tkanki rakowej, bo mówi, że ona się rozrasta, ale uśmiercając całe ciało. To tylko tak na marginesie. Ktoś jeszcze? O, może nie. No nie wiem, nie natknęłam się na temat antykoncepcji u Lema, natomiast mam taką książkę, jedną z ostatnich wywiadów, gdzie wypowiada się na temat gradacji umysłowego rozwoju i uważa, że czysto zapobiegawcza ekstyrpacja tego rodzaju genów, jeśli by się okazała możliwa, była ze wszechmiar słuszna. Wydaje mi się straszne, gdy Watykan domaga się za wszelką cenę ratować dziecko poczęte przez 14-letniego chłopca niedorozwiniętego umysłowo z równie niedorozwiniętą dziewczyną. I uważa, że tutaj religia nie powinna się w ogóle wtrącać do tego rodzaju spraw. Znaczy tego nie znam tego wywiadu, tak? Więc ja tu się głównie opieram na tych wywiadach jeszcze, tak lata 70, 80 i co mogę nawet, nie mam go przy sobie, ale ten cytat mam. Dokładnie to tak. Gwarantowana chemiczna jałowość kopulacji sprzyjać może osłabieniu związków płci i tym podobna jest do działania LSD, przeciągając wszystkie związki łączące jednostkę z innymi ludźmi, tak? On tu zwraca uwagę, że jednak to są jego słowa, że związki seksualne pozbawione tej, nazwijmy, nie wiem, intymności, tej bliskości będą mordować relacje międzyludzkie. Został przedstawiony pogląd, że globalizacja oraz postęp technologiczny ma spowodować znieczulicę w społeczeństwie oraz doprowadzić, prawda, do tego fatalizmu, zniszczenia, nihilizmu. I jak to się odnosi do wydarzeń ze starożytności czy średniowiecza, kiedy przepływ informacji nie był tak powszechny, a były powszechne praktyki jak
publiczne egzekucje, igrzyska w Koloseum, gdzie tak naprawdę technologia nie wpływała na to w żadnym stopniu, a Gabicz wydawała się wręcz cieszyć z cudzej krzywdy. Tu on troszeczkę inaczej, bo on nie mówił, bo chodzi o to, że to jest taka moja interpretacja, że w tym wypadku jest jakby przyzwolenie społeczne. On mówił, że ta globalizacja powoduje to, że mamy dostęp do informacji i do wydarzeń, które nas bulwersują, z którymi się nie zgadzamy, które wywołują nas sprzeciw, ale tak naprawdę my nie możemy w żaden sposób na to zareagować czy wyrazić jakiś konkretny sprzeciw. W związku z tym to ma powodować to znieczulenie. Także informacje, no jest bodziec, ale nie ma reakcji. I to znaczy bodziec negatywny, no bo w przypadku tych tak Koloseum, to tak to było dla ludu, tak lud to cieszył, więc oni wyrażali emocje pozytywne. A tu mówimy o tym, że nie będzie takiego prawdziwego zaangażowania się w sprawę. Czy nawet nie miałem rozwiązania z tym, tam diagnoza, jakaś analiza jest przedstawiona, ale czy miał jakieś rozwiązanie, propozycje? Zasadniczo się z takim nie spotkałem. Każdy ten świat jest przedstawiony, on zmierza w jakimś konkretnym celu, jest bardzo ponury, ale tam nie ma jakby w tych powieściach, tak, ten człowiek jest zawsze osamotniony. No, on zmierza w konkretnym celu, ale on właśnie z tego, co mi się wydaje, no to, czy co tutaj też pana rozwijam, że mój przekonany w jakimś takim bardzo antywakcyjnym podejściu, no ale no właśnie, fatalizm i tak dalej, czy świat w sobie, on nie ma celu, prawda, tylko człowiek go nadaje. Nie. I to nawet człowiek jest czystym przypadkiem, więc... Że generalnie, no to czym się przejmować, jeżeli wszystko jest przypadkiem? Właśnie to jest takie ciekawe, że tak się przejmuje tym upadkiem, że to tak zmierzy, że tak jak katastrofa, że w ogóle fatalizm, ale jakie to stanie czasami, że to jest coś fatalnego, co to się... Tak jak wspomniałem, Lem był pod wpływem też II wojny światowej, no i chyba tego nihilizmu, który odziedziczył. No właśnie, tu właśnie dalej zwrócił uwagę na to bardzo słusznie moim zdaniem, odnośnie, że no Boga, czy Bóg, no to już Holokaust, prawda, się nie wydarzy, ale skąd kryterium on czerpie, że to było złe? Kto to był przypadek? Zwiadaj, że to Welby był bardziej tak pisarz niż taki typowy filozof, właśnie, więc... Coś się przebija, jakieś takie odpowiedzi w powieściach, bo ja pewnie z powieściami nie miałem wspólnego. Na pewno w tej filozofii w przypadku o tym nie wiesz. W powieściach też nie ma. Nie, ten świat jest tak jak mówię, on jest bardzo ponury zazwyczaj, tak? No ale właśnie, ale ponury to jest uczucie. Znaczy ponury, taki dość mroczny. Ale Ulema. Ale, że nie mógłby pan mówić, że jest mowa o poczuciu humoru Lema. Przecież to tam są fantastyczne rzeczy, tu pierwsze książki to z gwiazd, to są ludzie. A tak, właśnie. Znaczy, że on był takim fatalistą z poczuciem humoru, ale... No nie, nie często naprawdę fantastyczne poczucie humoru, także może tu jest w takim odpowiednim dystansie też. Zresztą on miał dystans do tej rzeczywistości, ale jednak... Jednak jakiś element ratunku. No, czy kongres futurologiczny też jest tam w sumie niby ponura wizja, ale jest tam bardzo dużo takich momentów. Ja też nie mam na bieżąco, no, ale trochę czytałam, także myślę, że on no, nie jest takim, no... Myślę, że on miał duży dystans do tego po prostu. No więc właśnie o tym dystansie mówię, że ten dystans pozwala, może przetrwać, może to jest jakiś ratunek. Chociaż tam podkreślam wam, że Ulema lub człowiek nie jest bynajmniej koroną stworzenia, tylko jest jednym z organizmów żywych. O, przecież chyba, no... Jego twórczość też jakoś zaprzecza. Do innego doświadczenia się odwołując, tak kiedyś się spotkałem na takiej konferencji, gdzie psycholog mówił właśnie, że właśnie ironia jest ostatnią metodą jakby ratunku, ucieczki przed tym ponurym światem. Tak? Tylko, że zwrócił uwagę na problem, bo w pewnym momencie już trzeba ironię ironizować. I... Poza tym druga sprawa jeszcze relacja do wojny, no to czy tym nie jest przypadkiem jakieś duże nieporozumienie, kiedy się mówi o nihilizmie wynikającym z doświadczeń wojennych. To doświadczenia wojenne wynikały z nihilizmu. To jest mi się ciężko odwołać. Tak ja się tu bardziej posiłkuję badaniami, znaczy odnośnie tego doświadczenia wojennego, no tak, tak nie jestem literaturoznawcą, ale tak się, że tak powiem, tak to przedstawiają badacze literatury.
dość często się pojawia ten... Mam rację, że często w moim opisie jest to takie głębokie nieporozumienie, skutki niechatnikizmu przemieszane z po prostu z przyczynami niechatnikizmu. Ale się wiem, że właśnie w przypadku badań literaturoznawczych tak jest kilka takich powieści, między innymi ten Przytarg Przemienienia, które się uznaje za takie powieści autobiograficzne. No tak, to jest jeszcze wysoki zamek, to najbardziej taka autobiograficzna i bardzo taka ciepła książka, o ile pamiętam. Znalazł po prostu o wojnie. Do tego chyba nigdy nie wracał po wojnie. To jest też takie charakterystyczne dla tych uczestników. Nie był jedyny. Po prostu nie chcieli tam w ogóle zaglądać, bo tamten świat się skończył. Coś jeszcze? To wszystko, tak? Wszystko. Tak sobie ta ironia to badam, że to się nie odbywa fundamentalnie. Ten sam cykl mówił, że ironia cytuje łobuzów. A więc to, że no można powiedzieć ironicznie do pewnych rzeczy, tylko że w ten sposób się pojawia, że sprawy nic z tego nie wynika i szybko się to przeradza w jakiś rodzaj cynizmu właśnie, no bo tak jak z tego, co tu było przedstawione, bo najlepiej ten nasz tutaj obraz wytworzony jakby jest wiarygodny, niż by się pod tym podpisał, ale właśnie, no tak jak mówiłem, w tym wszystkim widział pewne rzeczy, które mu nie pasowały, odróżniał dobro od zła w jakiś sposób, zgodnie z jakimś swoim systemem wartości, ale tak naprawdę nie podaje jego kryterium ani żadnego rozwiązania, więc to jest takie trochę... Ja się zgadzam z jego analizą filozofii przypadku w dużej mierze, tylko wydaje mi się, że rozwiązania możliwe, jeżeli patrzę na tą analizę, byłyby sprzeczne z jego fundamentalnymi przekonaniami. Jeszcze bym się zapytał, bo mówił Pan o powieści Solaris, gdzie protagonista zmagał się z cierpieniem po samobójczej śmierci żony, prawda, i potem ukazał mu się jej sobowtórstw utworzony właśnie przez planetę. I jak interpretować to, że najpierw chciał go zniszczyć, a potem nagle bez głębszych pobudek moralnych jakichkolwiek pokochał go tak naprawdę ze strony na stronę. Jest to dla mnie dosyć nielogiczne w tej fabule książki oraz chciałbym dowiedzieć się, czy ma to jakieś nawiązanie do filozofii, czy jest po prostu to przedstawione jako próba egoistycznego poradzenia sobie z rzeczywistością? Znaczy, jak ja się z tym spotykałem, to właśnie najbardziej takim głównym obiektem badań jest sama ta planeta i egoistego bytu, który w ten sposób jakby ludźmi się nawet nie bawi, po prostu w taki sposób działa. Zresztą do tego pytania odnośnie to trudno mi odpowiedzieć. Tak jak mówiłem, ja nie jestem literaturoznawcą i co najwyżej mogę się posiłkować pewnymi badaniami. Ja bardziej chciałem się skupić na tych wątkach etycznych i pewnych tych wartościach, które Lem po prostu starał się przedstawiać w tych swoich powieściach. Więc szczerze powiedziawszy, powiem tak, nie chcę na to pytanie odpowiadać, bo ja po prostu nie czuję się ekspertem w tej sprawie. Mam tam pewne swoje przemyślenia, ale one nie mam, że tak powiem, uprawnień do tego. Poruszając to z innego punktu po prostu, czy próba pokochania tej obcej istoty mówiącej była po prostu próbą pogodzenia się z przeszłością i naprawienia krzywdy? Ja wiem, że tam spotykałem się z takimi opracowaniami, że to po prostu po części jest, tak jak w Solaris, by przedstawiona kondycja w ogóle mężczyzny. Jako takiej osoby trochę, tak używając słowa poprzedniego systemu, wyalienowanej, tak słabej, podatnej na takie bardzo silne emocje. A czemu się tak dzieje? Naprawdę trudno mi odpowiedzieć. Nie jestem literaturoznawcą, to trzeba by kogoś z piętro wyżej tam złapać. Tak, tak, on się... No nie jest. Być może pogdywać sobie można, nie? Że to, co on się mówi, to znaczy taka zdefinicja, taka bardzo taka zminimalizowany etos, powiedziałabym, albo właściwie takie ostateczne rozprawienie się ostateczne z etosem rycerza.
które nastąpiło w czasie II wojny światowej. To znaczy mężczyzna, żeby miał, był prawdziwie męski, to robił rzeczy całkowicie właśnie to bycie mężczyzną pociągało ze sobą zachowania skrajnie nieetyczne. Oczywiście nie mówię o obrońcach, tylko mówię o agresorach. I wszelkie przejawy współczucia były traktowane jako niemęskie, tak? Czyli nieracjonalne. I może tutaj jest ten... Nie wiem, jak to jest u Lema, może pan coś powie. Znaczy tam też, jak się spotkałem, że tam była taka walka wewnętrzna tego bohatera z tym, że on w jakiś tam sposób był świadomy sztuczności tego tworu i sztuczności uczuć, które darzy ta kobieta go i jednocześnie on. I on tam głównie się między innymi tym motał. No ale Ulema się jednak pojawia dość często, tak? To głównie właśnie u tego, tej postaci tego kapitana Pierce'a, tam chyba 7 powieści powstało. Na postaci bardzo mocnej, z jednej strony tak silnej powierzchownie, ale wewnętrznie bardzo połamanej i zniszczonej. No właśnie właśnie taka maska. Tak. I zarazem, to chyba był jakiś skutek tam, doświadczeń. Bo... Po prostu tam mężczyźni są bardzo często przedstawieni jako osoby bojące się kobiet, a głównie bojące się tego, że nie są przez nie widziani tak, jak oni by chcieli. No nie, biograficzne o tyle, że to jest po prostu wojna właśnie. Tak mi się wydaje, że... Do charakteru mężczyzny. To znaczy właśnie to, że nastąpiło całkowite przenicowanie tradycyjnego tego etosu rycerza. To prawda. Po prostu zupełnie, proszę? Aczkolwiek sam to był jednak taki mieszkał w tym swoim domu i zdawał ludzi z zakupanym książką, nie pisał, też nie przejawiał jakiegoś, może być, etosu. Tak mi się wydaje, bardzo odbiegającego. Zatem chciałem jeszcze dodać, że odnośnie tych w ogóle... Nie, chyba nie zgodziłam się. Nie wiem, może słodzę. Że ta miłość Ulema zawsze była jakoś inaczej. Niektórzy literaturoznawcy twierdzą, że w powieściach Ulema miłości w ogóle nie ma. No właśnie. To jest wiadomo o takim jego życiu, jak jego relacji z kobietami. Słyszałem, że miał żonę, ale nigdzie nie widzę w towarzystwie kobiet, jadłem tej kobiety, pokoli podróżnych, otoczonych książkami. Tylko mówię, nigdy nie mówił nawet o tej zabawie. Ona raz o tym. Tak, nie wiadomo. Na tym obszarze.